Trochę mnie nie było. Jak coś, to nie odeszłam z kościoła, żeby nie było wątpliwości. Ostatni tydzień spędziłam w totalnym milczeniu. Nie rozmawiałam z nikim. Rozmawiałam 15 minut z taką osobą, która no tam tego, no, nieważne. Powiem wam, opowiem może. I generalnie byłam w klasztorze. Ale spokojnie, zakonnicą nie będę. Powiem wam też, że to był najpiękniejszy czas mojego życia. Absolutnie. Nie przeżyłam nigdy w życiu czegoś takiego. Nie jestem w stanie wam tego opisać słowami, bo wiecie, to tylko słowa. Ja to rzucę, ja to przeżywam, ale jeśli wy nie macie czegoś takiego w sobie albo tego nie przeżyliście nigdy, to nie będziecie wiedzieli, o czym ja mówię, bo Boże, Bóg jest tak dobry. Wiecie, ja przez ostatnie miesiące to chodziłam w tak wielkim obciążeniu, utrudzeniu, tak naprawdę ze śrocym sercem. Czasami, wiecie, gdzieś tam ten Bóg przez jakąś szczelinę moją wnikał, nie? I gdzieś tam coś tam się zmieniało, ale to były takie podrygi, nie? Takie podrygi umierającego. No i postanowiłam, że dobra, no, potrzebuję szukać Boga, nie? No bo co mam robić w tym życiu? Przecież to jest wszystko bez sensu. No nie wiem, można iść i się zabić po prostu, no bo co tu robić, nie? Więc pojechałam do tego klasztoru na tydzień milczenia. No i jedyne, co tam można było robić, to byłam ja, moja Biblia i Bóg. No i w zasadzie jedzenie podawali, więc nie musiałam się martwić ani o ugotowanie, nie musiałam się martwić ani o pracę, no bo no, nie pracowałam w tym czasie. W zasadzie o nic, więc jedyne, co ja mogłam zrobić, to się skupić na Bogu. I nie miałam jakichś wielkich oczekiwań, że nie wiadomo, co tam Bóg do mnie powie. Tak naprawdę pojechałam po prostu z takim sercem szukającym, nie? Z takim sercem, które pragnie, bo jest martwe. I już pierwszego dnia byłam totalnie zachwycona tym, co się wydarzyło. Bo Bóg zaczął do mnie mówić i ja zaczęłam Go słyszeć. Wiecie, bo Bóg mówi cały czas, nie? Tylko my Go pośród całego tego rozproszenia, które jest w świecie, masakrycznego rozproszenia, ja po tygodniu, oczywiście telefon był wyłączony, nie? Nie miałam kontaktu w ogóle ze światem, tam pisałam do niektórych osób, że mnie nie będzie po prostu, jakby się chciały skontaktować. Coś wspaniałego, nie? My jesteśmy tak rozpraszani, jesteśmy tak cholernie rozpraszani po prostu przez wszystko, przez powiadomienia w telefonie, przez nawet znajomych, nie wiem, ktoś coś pisze i tak dalej, przez jakieś sprawy tego świata, przez jakieś polityki, przez po prostu, nie wiem, pracę, stresy, zmartwienia, człowiek się martwi, ma nawet pieniądze, ale i tak się martwi, czy na pewno będę jeszcze miał. Boże, ja się tak martwiłam, tak strasznie się martwiłam o wszystko. A powiem wam teraz, ja jestem teraz w takim stanie, że jakbym miała za 5 minut umrzeć, to jest spoko, nie? Ja jestem naprawdę tak szczęśliwa, jestem tak napełniona życiem, że ja mogę umrzeć, nie? Nawet, no, powiem wam świadectwo i mogę paść tu trupem, dla mnie to jest w ogóle super, nie? Nie sądziłam, że ja coś takiego przeżyję. Naprawdę, bo jak ktoś mi opowiadał coś takiego, albo czytałam książki, wiecie, chrześcijańskie, tam Łomaka, Hegina, no to jakby, no wiecie, no czyta się i tak, no on musiał być naprawdę jakimś wybitnym człowiekiem, takim jakimś niezwykłym, wybranym tylko przez Boga, wiecie, tam coś miał takiego, czego ja nie mam. Ale to jest nieprawda, nie? Każdy z nas to ma. Każdy z nas to ma. Każdy ma w sobie w ogóle cząstkę Boga, nie? Amen. A wiecie, że Bóg nas szuka cały czas. Nawet jak my, wiecie, odwracamy swoją twarz od Niego, nie? Bóg nas szuka cały czas. Nawet jak my idziemy w grzech. Nawet jak idziemy świadomie. Nawet jak, wiecie, wiemy, że robimy źle, ale robimy, bo bardzo chcemy. To On jest cały czas. On jest z nami cały czas. Nawet w najgorszym bagnie. Nawet w najgorszym odmęcie ciemności naszej duszy Bóg tam jest. I On nas cały czas szuka. Cały czas. I jest z nami od samego w ogóle poczęcia. Nie od naszego nowego narodzenia, nie? Bóg jest od samego poczęcia. Amen. Nas. Wiecie, jak mnie to przeszyło? Nie? Grubo, nie? Bo ja miałam duży żal do Boga też, nie? Ja trochę mam przejść życiowych takich. Od dziecka. Wiecie, no. Nie ciekawie było. Nie chcę mi się opowiadać, bo to już tak nieważne. Boże, to co było, jest tak nieważne. To jest tak obojętne.
Szczerze, trochę to, co będzie, też jest takie trochę obojętne, bo jestem tu i teraz, no nie? Przeżywam sobie tą chwilę. To jest tak niesamowite. Boże, ja byłam albo w przeszłości, albo żyłam przeszłością, moimi zranieniami, bólem i tak dalej, albo żyłam w przyszłości, zmartwieniami, co będzie, co będzie, co będzie. A ja teraz mam to w dupie. Co wam chciałam powiedzieć? Jeszcze. Bo mam wam tak dużo do powiedzenia, że mogę książkę napisać. Tak, dokładnie. Wiecie, ja naprawdę... Konrad też tam był. Nie patrzyliśmy na siebie w ogóle. To było tak dziwne przeżycie, wiecie, mam męża i my jakby mijaliśmy się, jakbyśmy byli obcy dla siebie, nie? Wreszcie unikaliśmy. I wspaniały czas. No, może on też wam opowie, zobaczymy. I wiecie, ja wyjechałam tam z odpowiedziami, o które nawet nie pytałam. Nie? Dostałam odpowiedzi na pytania, których nawet nie śmiałam zadać Bogu. Ja nie obchodziło mnie to, wiecie? Ja jakby naprawdę szukałam jego twarzy, nie? I znalazłam ją. Amen. I to jest niezwykłe. W ogóle to, że ja tu przed wami stoję i nie boję wam się patrzeć w twarz. To ja nie mam w sobie grama stresu, wiecie? Bo ja mam... To jest obojętne dla mnie, nie? Nawet jest obojętne dla mnie, czy wy mi w to uwierzycie. Czy jakby ten, bo kto ma serce szukające, ten w ogóle zapragnie tego, nie? Amen. Kto szuka, ten znajdzie. Taka prawda. Jak naprawdę szukasz z całego swojego serca, to znajdziesz. To dostaniesz. Dostaniesz to, czego szukasz. Jeśli szukasz Boga, to dostaniesz Boga. A dostaniesz nawet więcej. Dostaniesz nawet więcej, bo wszystko ci będzie dodane. To naprawdę działa. Ta prawda naprawdę działa. Jeżeli szukasz Boga, jeżeli naprawdę z całego serca w ogóle... To, co jest najcenniejsze, co my mamy, nie? Bo my nic nie mamy, żeby Bogu dać. No błagam cię, no on jest milionerem, absolutem, co on może od ciebie chcieć? Ale to jest czas. Czas jest najcenniejszy. Czas jest najcenniejszą rzeczą, którą my możemy Bogu ofiarować. Bo my nie mamy nic. Nasze uczynki? Błagam was. Wasze służby? Błagam. Sorry, że tak mówię, nie? Bo ja się czuję od was najmniejsza. Czuję się od was najmniejsza i mam bardzo dużą pokorę do was, nie? Jakby za robotę, którą wy zrobiliście. Ja naprawdę mam szacunek bardzo duży do was. Tylko, że wiecie, że to nie jest najważniejsze. Że w ogóle służba i... Wszystko musi wynikać z miłości. Jeżeli ktoś odszedł do miłości Boga i spróbuje mu służyć, i próbuje być jego żołnierzem, próbuje, nie wiem, tak sobie zasłużyć, nie? Teraz na te skarby w niebie, te nagrody i sobie wyobraża. Tak, ja przyprowadziłem 1000 ludzi do Jezusa. To pewnie Bóg mi odpłaci 1000-krotnie i będę miał takie tam królestwo. A powiem wam taką śmieszną rzecz, że tak się śmiałam z Bogiem, jak to... tak do mnie przyszło takie coś. Była taka przypowieść o takim... właścicielu winnicy. Wyszedł właściciel winnicy i po prostu brał robotników. I wyszedł o godzinie tam 13:00, wziął kilku facetów i powiedział, dobra, zapłacę wam denara, popracujecie u mnie do wieczora. Wyszedł o godzinie 16:00, poszedł po kolejnych ludzi, wyszedł o godzinie 19:00, o 20:00 załóżmy, że się kończyła praca, nie? I każdemu zapłacił po denarze. I ci, którzy pracowali najdłużej, mieli takie, no ale jak to? To my nie dostaniemy więcej niż denar? Ale na denar się umówiliśmy. A co wam do tego, ile ja im zapłaciłem? Przecież to jest moje bogactwo. Mogę zapłacić wszystkim tyle samo. Nie wasza to rzecz. I tak sobie pomyślałam. Wiecie, bo wszystko, co robimy, musi wynikać z miłości. Jak tak sobie pomyślałam, że ci, którzy na przykład zrobili kawał roboty dla królestwa, naprawdę kawał, nie? Przeprowadzili, wiecie, tysiące ludzi, mieli olbrzymie służby. Jeżeli oni dostaną tyle samo, co człowiek, który nie przeprowadził nawet jednej osoby, ale miał czyste serce przed Bogiem. Pomyślcie nad tym, nie? I co ci do tego, że Bóg dał tyle samo tobie i jemu? Co z tego? Przecież dostałeś w ogóle bogactwo. Dostałeś naprawdę olbrzymi skarb. A czemu patrzysz na drugiego i czemu w ogóle myślisz, o, nie zasłużył, bo on robił mniej niż ja. A to nie chodzi o nasze uczynki. To w ogóle nie chodzi o to, co my robimy. To, co my robimy, to jest jakby skutek. Skutek tego, że my przebywamy z Ojcem, że my przeżywamy Ojca, że my mamy napełnione nasze serca, środy Ojcem. Wiecie, my nie jesteśmy już środami, nie? Nawet, Jezu, nie umiem nawet wam tego przekazać, co przeżyłam, bo kurde, musicie tego doświadczyć. Ja bym tak bardzo wam chciała w ogóle to przekazać. Nie wiem, nawet chciałam, przyszłam dzisiaj do Artura, mój Boże, Artur, ja po prostu czuję się,
że ze mnie się wylewa. Ja bym chciała to wylać dalej, ja bym chciała to wylać dalej, nie? I Artur mówi, dobra, spoko, no, jak chcesz, nie? Nie wiem, czy mam się o was modlić, nie? Jeżeli ktoś będzie chciał, to ja mogę się pomodlić, tylko wiecie, to chodzi o serce, to wy musicie mieć w sercu to nastawienie takie, ja Boże, Ciebie chcę, ja w ogóle rzucę te wszystkie moje marne sprawy tego życia, rzucę to wszystko, mam to w dupie, co mi z tego, że będę miał 1 000 000 złotych na koncie, jak ja Ciebie nie spotkam, jak moje życie będzie Ci polegało, no nie wiem, na robieniu kasy i będę bogaty, no i co z tego? Jak będę miał pustkę w sercu, jak moje serce nie będzie w ogóle napełnione Tobą. Wiecie, jaki Bóg jest wspaniały. Wiecie, że naprawdę, jak spędzasz czas z Bogiem, jak naprawdę jesteś tu i teraz i On do Ciebie przychodzi, a On naprawdę, On nie potrzebuje nie wiadomo jakich deszczowych tańców. Ja tak kiedyś myślałam, znaczy kiedyś, nawet wcale niedawno, nie? Tak, jestem teraz cwana. Jakbyście tydzień temu mnie zapytali, czy się spotkałam z Bogiem, to bym powiedziała, no nie. Spotkałam się, no tak, w sumie tydzień temu zaczęłam i wróciłam do takiej pierwszej miłości. Nawet nie wiem, czy do pierwszej miłości, bo jakby, czy moja pierwsza miłość nie była marnością przy tym, co teraz jest, nie? I każdy może tak mieć, nie? W ogóle spotkanie z Bogiem jest proste. Bóg jest cały czas. Bóg jest tu i teraz. Bóg jest cały czas przy Tobie. I On tylko czeka, aż Ty Mu dasz tak mikroprzestrzeń, żeby mógł coś do Ciebie powiedzieć. Aż się zamkniesz, przestaniesz gadać na tych językach. Szere, bere, bere. Tylko po prostu zamkniesz się, usiądziesz w milczeniu i powiesz, Boże, po prostu chcę Ciebie doświadczyć. Nie wiem, weźmiesz sobie Biblię, otworzysz na jakimś wersecie, który Cię dotknie i po prostu będziesz myśleć nad tym wersetem, będziesz go sobie wyobrażać, będziesz w ogóle medytować nad nim. W sumie tam polegało to na tym, że dostawaliśmy jakiś tam werset z Biblii i medytowaliśmy nad nim. I każdy dostał w ogóle coś zupełnie innego. Każdy w ogóle wziął z tego wersetu coś zupełnie do jego życia, do jego uzdrowienia, do uzdrowienia jego ran. Każdy miał inne rany. Tam było, nie wiem, 23 osoby z nami. Powiem Wam szczerze, że jak słuchałam świadectw, to ja po prostu płakałam na tych świadectwach, bo czułam, że oni naprawdę się spotkali z Bogiem, naprawdę Go doświadczyli, że nie tylko ja doświadczyłam, tylko oni wszyscy też. Znaczy nie wiem, czy wszyscy, nie wszyscy się odzywali, nie wiem, może ktoś po prostu tam był, a jakby no nie doświadczył, nie wiem. Mówię o tych, co doświadczyli i wiem, że doświadczyli. I to jest piękne, to jest w ogóle, to jest nie do opisania, nie? I życzę Wam w ogóle, żebyście naprawdę pozwolili sobie na tą ciszę, na to pomilczenie, po prostu się zamknęli i posłuchali w ogóle, co Bóg ma do powiedzenia. Tyle ode mnie, dzięki. Amen.